tę tytułową, taką rutynę, jakieś uśpienie, taką rezygnację ze spełniania własnych marzeń, ambicji, jakby uśpienie takiej potrzeby stawiania sobie poprzeczki w życiu i zawodowo, i prywatnie coraz wyżej, stawiania sobie w życiu wyzwań. I myślę, że o tym jest ten film. No i zdarza się tak, że no są tacy, którzy się do końca życia nie wybudzają i po prostu przesypiają to swoje życie. Są tacy, którzy mają to szczęście, nie wiem, spotkać kogoś, kto tak na nich podziała. I tak było akurat w wypadku tej bohaterki, którą ja grałam, Róży, że nagle spotykają kogoś, kto ich z tego letargu otrząśnie, wybudzi i nadaje temu życiu jakby nowy sens, albo pozwala wrócić na te tory, którymi kiedyś szliśmy, albo coś się stało, że ten pociąg jakby wytracił parę, tracił energię, no albo w ogóle wydarza się coś takiego. Bywają to, nie wiem, no, wydarzenia typu czy kategorii katarzis, które niezwykle jakoś silnie nami wstrząsają i otwierają nam oczy. I bywają w tej kategorii wydarzenia miłe, ale zazwyczaj jednak to są wydarzenia dość jakieś wstrząsające i dramatyczne nawet. No. W których wywiadach mówiłaś o tym, że ciężko o dobry scenariusz, zwłaszcza na pewno one powiedzą w tej chwili w polskim kinie. No, ale pan trzymuje to zdanie. Czy to było tak, że to właśnie jakość materiału literackiego zadecydowała, czy raczej reżyserka? Magda przede wszystkim, jakby w pierwszej kolejności Magda Piekosz. Akurat była na festiwalu w Gdyni, gdzie ona pokazywała pręgi. Swoją pierwszą fabułę i ja pamiętam, że ta fabuła wywarła na mnie ogromne wrażenie i wtedy sobie już pomyślałam, jeszcze jak zobaczyłam ją, nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak wygląda Magda Piekosz, jest taką blondynką na wysokich obcasach i myślę sobie, że jakaś fajna babka, że fajnie byłoby kiedyś z kimś takim spotkać się w pracy. Tak sobie wtedy zamarzyłam. Wiem, że gdzieś ją znalazłam na korytarzu i podziękowałam jej za ten film. Bo uważam, że też, że warto, że ludzie często nie, mówię już tak o naszej branży, że nie wiem, wstydzimy się albo myślimy, a dobra, co tam będę komuś zawracać głowę. Zazwyczaj patrząc jakby na to, co robimy przez pryzmat tych właśnie negatywnych, warczących opinii, więc myślę, że jeżeli coś się komuś podoba, to dobrze jest wyrazić głośno swoje zdanie i to po prostu podzielić się z tym. Więc ja to powiedziałam, że bardzo mi się ten film podobał, że jej gratuluję tego filmu. Ale to nim zrobiła, nim doszedł do realizacji, czy w ogóle do takiego etapu rozpoczęcia realizacji, ten drugi projekt, to minęły od pręg 4 lata. I potem wiem już to od niej, że wiele takich komercyjnych pomysłów, czy projektów, które do niej trafiały, to ona odrzucała jakby z gruntu, bo chciała być wierna sobie i realizować to i pracować nad tym, nad czym rzeczywiście chcę, a nie rozdrabniać się, tylko kumulować tę energię i gromadzić ją właśnie na takie fajne projekty. No i wtedy dowiedziałam się, że będzie robiła ten film, że ma taki projekt, że będzie casting i poprosiłam swojego menedżera czy agenta, żeby zapytał, czy ten casting, czy na ten casting można się dostać. No, zapytał skutecznie. Dostałam się na ten casting i tak się szczęśliwie złożyło, że Magda mnie wybrała i to było bardzo, bardzo szczęśliwe wydarzenie w moim życiu zawodowym. Właściwie to, co myślałam, patrząc na ten pierwszy film o niej, znaczy o jej wrażliwości, o jej myśleniu, o świecie, o w ogóle podejściu do człowieka, do aktora też w linii prostej, to się na to przekłada. Absolutnie to się wszystko potwierdziło, więc jesteśmy w kontakcie do dzisiaj. Mam nadzieję, że Magda będzie robiła jakieś kolejne swoje projekty i mimo tych nie najlepszych opinii, które były, mówię o krytyce po tym filmie, że jednak będzie miała na tyle sił, żeby robić kolejne filmy, bo myślę, że to byłaby ogromna strata
dla naszej kinematografii, ale też dla nas, aktorów, gdyby właśnie się poddała i nie wiem, zaczęłaś robić tylko przedstawienia w teatrze albo dokumenty, bo też robi świetne dokumenty. Nie wiem, jak Państwo myślicie po obejrzeniu tego filmu.